Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl. Was chciałbym zaprosić na kontynuację sesji sprzed 4 dni z Gexa 3 Deep Cover Gecko. Więc tak, 4 dni nie nagrywałem, w sumie nie kontynuowałem tej sesji, którą teraz widzicie. Powód był prosty, po prostu musiałem troszeczkę delikatnie odpocząć od Gexa 3, przynajmniej przez te 4 dni. Ponieważ autentycznie na tę gierkę patrzeć nie mogłem po sytuacji z, no można by powiedzieć, że z poziomem pirackim. Nie będę tego ukrywał, że gra mnie nieziemsko stiltowała i potrzebowałem troszeczkę sobie przemyśleć to i owo. No ale stwierdziłem, że też nie będę w nieskończoność się opierdzielał i ruszamy dalej z koksem. Nie ma to tamto, nie mogę kurde tak, wiecie, sobie olać tej serii, bo zależy mi jednak, żeby ta seria dalej była kontynuowana i będę sobie tutaj przy okazji sprawdzał, czy wszystko się dobrze nagrywa, ale widzę, że wszystko się dobrze nagrywa. Nagrywam to 13 czerwca o godzinie 7.40 z rana. Wczoraj sobie na Krawzajbacu odpaliłem takiego krótkiego live'a, no tak prawie 2 godziny, coś takiego. Gdzie to właśnie grałem sobie w wersji Nintendo 64 Gexa 3 i muszę przyznać, że kurde byłem troszeczkę zdziwiony, bo tam było troszeczkę zmian, przede wszystkim jeden taki ekskluzywny poziom. Okej, okay, teraz tak, mamy tutaj zablokowaną tą mamy to zablokowane przejście, chciałem bardziej powiedzieć. Ale tutaj będziemy mieli otwarte, co nie? No tak, znaczy nie, tam nawet nie było zablokowane, tam chyba w ogóle było przejście, które, do którego nie mogliśmy się już dostać. Bo to było chyba taka, w sensie co ja mam na myśli mówiąc to, mam na myśli to, że po prostu to był taki jeden malutki pokoik, o to chciałem powiedzieć. Więc dobra, Western Station to jest poziom ostatni, który... No tak, 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 Geksiu. To jest ostatni poziom, który będziemy w sobie teraz robić przed walką z bossem i opuszczaniu tej krainy. Tak więc bez zbędnego przedłużenia jedziemy z koksem. Ciekawostki do poziomu Western Station. W debug mode poziom jest zapisany jako G1 2. Jego pierwotny poziom G1 1 został wycięty z całej gry. W prototypowej wersji gry G1 1 i Western Station nazywały się odpowiednio Cowboy TV i The Cowboy Channel. Zakłada się, że te nazwy zostały użyte do rozróżnienia dwóch poziomów podczas tworzenia, zanim G1 1 zostało wycięte. W wersji na Game Boy Color poziom nazywa się po prostu Western. W prototypie z 8 lutego 1999 roku Gex miał nieużywany kostium, w którym Gex miał na sobie meksykański strój z sombrero. Dodatkowo miały być bezczynne animacje, jednak ten kostium został zazłomowany i zastąpiony strojem Clinta Gexwooda w wersji finalnej. Więc jeżeli chodzi o Western Station, to ja mogę powiedzieć od siebie, że mi się wydaje, że jest to właśnie taka parodia tych wszystkich westernowych filmów i seriali. Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że Western Station to jest parodia Luckiego Luka na przykład. Nie wiem czy trafię, ale wydaje mi się, że troszeczkę tak bym najbliżej, że tak powiem, szukał, to chyba Lucky Luke. Najprędzej. Ogólnie muzyka tutaj jest mega fajna, poziom sam w sobie też wydaje mi się, że jest mega fajny, aczkolwiek no, Bacaner program, czyli po prostu poziom, który jako ostatni robiliśmy ostatni raz, czyli tam poziom parodiujący tych piratów z Karaibów, też mi się wydawał taki 100% fajny, ale no dał mi kurde w zadek. Nie mówię, że on był, nie wiem, jakiś teraz najgorszy, ale... Ale po prostu nie będę tego ukrywał, że no będę go niefajnie wspominał po ostatnim. I wiecie co? Poczekajcie sekundkę, ja tylko nazwę smarkam, bo troszeczkę mi kurde... no niedawno wstałem, dlatego nie dziwcie się, że po prostu mam nos trochę zapchany, tak więc poczekajcie sekundkę. Dobra, jestem już z powrotem. No i na nowo będziemy musieli kurcze pieczone tutaj zbierać komary, ponieważ no niestety zginąłem.
No ale tak, no miejmy nadzieję, że Western Station będzie całkiem okej, że nie będę się denerwował pod koniec. Ale wiadomo, różnie może z tym wyglądać, bo mówię, dawno, ale to bardzo dawno nie grałem w Gexa trójeczkę. Więc no pewne rzeczy mogły mi teraz gdzieś umknąć, no nie, jeżeli chodzi o tę grę. That is one powerful piece of machinery. Nie wiem szczerze, ile jest tutaj rozmieszczonych tych komarów. Mam nadzieję, że jest całkiem sporo, bo jeżeli z tych kogutów, z tych kur nie uda mi się wyciągnąć wszystkich tych właśnie komarów, no to no, trudno, no nic na to nie poradzę. Dobra, 21. Myślę, że tyle starczy, możemy iść dalej, po prostu. Na zwyczajnym świecie lecimy dalej. I jak widzicie, teraz mamy taką specjalną ścieżkę, która symbolizuje, że osiołek musi właśnie tutaj iść do góry. Więc spoko. Będziemy teraz tak za pomocą osiołka cisnąć te właśnie kury, żeby nie było. Tylko wiecie co, troszeczkę mnie niepokoi to, że w tle mamy taką ciemnicę. Jakby, kurczę, no to wygląda jakby była w sumie w zasadzie noc, ale taki brak tła to troszeczkę, nie wiem, mnie przeraża, no ale dobra, widzimy, że tam w tle są jakieś błyskawice, więc nie mamy czego się martwić, jednak jest to jakoś, nie wiem, uzupełnione, więc może faktycznie nie ma czym się martwić, może za bardzo przesadzam, nie wiem. Wszystko jest możliwe. Tam do góry się tak prędko nie dostaniemy, więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Ale ten jastrząb to może kurde oberwać zaraz. A może ten? Ja sam niejako Gex z osiołkiem, to ja może sam pocisnę tego orła, tego jastrzębia. O, właśnie, w taki oto sposób. No i oczywiście coś, co ja uwielbiam, czyli wodospady. No to już jest, kurde, coś, na czym ja mam po prostu bzika, brzydko mówiąc. Uwielbiam wodospady w grach. No i geksowa łapka. Mamy na razie 11, aczkolwiek wiadomo, jak zbierzemy 25, no to będziemy mieli, kurcze, pieczone kolejne żyćko, a chyba tego chcemy. O nie, 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 o nie, nie, nie. To już byłaby przesada, gdybym znowu zginął w taki, kurde, durny sposób. Nie, 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 nie. Osiołku nie, bo ty zaraz spadniesz, więc ty tutaj... Grzecznie tutaj właśnie idź, dokładnie. Bądź bezpieczny. O, a co tu mamy za secret room? No, trzeba korzystać sobie z takich secret roomów, bo nigdy nie wiadomo, czy kurde czegoś znowu nie znajdziemy. Nawet tutaj musieliśmy przejść, ponieważ tutaj jest ta łapka geksowa, a jako że robimy grę na 100%, no to wiecie, kurczę pieczone, jak to jest, no nie? Jak robimy grę na 100%, to wiadomo, że zdobywamy wszystko. A nie, kurde, część zdobywamy, część omijamy. W ogóle, zobaczmy sobie total. Tu musimy mieć 10 łapek geksowych, 4 piloty oraz 3 żetony bonusowe. Dobra, tylko póki co na razie żadnego żetonu nie znaleźliśmy. Ała? To faktycznie również bolało. Boxcar Willy is my favorite hobo. Czterdzieści, dobra. Wchodzimy tutaj. Co tu mamy? Czterdzieści cztery, nic więcej. Dobra, czyli za 50 będziemy mieli żyćko, dobra, okej. Więc możemy iść teraz bezpiecznie tędy. Yeehaw.
Ale dostał w pysk. Bardzo dobrze. Ja tego kolesia też bardzo nie lubiłem. Pamiętam z moich streamów z tego z Gexa na PlayStation 1 w 2017 roku, to bardzo tego typa nie lubiłem. Okej, czyli mamy 34, czyli muszę znowu tutaj przyleść pewnie, prawda? No, oczywiście, że tak. Ale przynajmniej zobaczcie, ile życia ja będę miał. Mogę sobie tak nadrabiać te życia, to nie ma problemu. To nie jest Crash Bandicoot, gdzie zdobędziesz powiedzmy takie... Przepraszam, nie zdobędziesz, zniszczysz takie skrzynki z życiem, zginiesz i tutaj będziesz miał owoce łampa, tylko tutaj masz dalej życie, kurde, więc to jest dobre, to mogę powiedzieć, że to jest dobre. Bardzo polecam i bardzo zachwalam taką mechanikę. Ale tu już za nich nie dostanę tych komarów, ponieważ tam już wcześniej zbierałem z nich komary, więc możemy iść do przodu po prostu, na zwyczajnym świecie. Więc powiedzcie może wtedy, jakie macie wspomnienia z Western Station, bo podejrzewam, że część z was mogło dojść do Western Station, jeżeli graliście w Gexa 3. Dajcie znać, bo ja jestem bardzo ciekaw, tak jak już mówiłem i będę to powtarzał, jestem bardzo ciekaw, czy w daną grę, w jaką teraz let's playuję, graliście. Jeżeli nie, no to chociaż napiszcie, czy będziecie chcieli sobie w nią zagrać. A jeżeli macie z nią jakieś wspomnienia, no to piszcie śmiało, ponieważ lubię czytać wasze komentarze i nie mam nic więcej do powiedzenia. Elegancko, 46. Za chwilę będziemy mieli 50. W ogóle mnie zastanawia, czy jak ja go tak z ogona atakowałem, to on jakkolwiek obrywał, czy to jest po prostu na zasadzie takiej, że za tym trzecim razem on dopiero oberwie, bo na przykład, nie wiem, Gex go wiecie, skoczę, zaatakuję z ogona i wtedy on dopiero oberwie i zginie. Nie wiem, zastanawiam się to trochę. Dobra, stanę bardziej z boku. No, tak to chciałem zrobić. 32. Elegancko. Checkpointik mamy tutaj. Bierzemy co nasze. Musimy sobie nadrabiać żyćko. I teraz... o, właśnie to jest teraz ta sekcja. Trzy karty, więc pewnie będziemy musieli jeszcze dwie ogarnąć. O, bardzo dobrze, żeś oberwał śmieciu. No, czyli to właśnie w ten sposób, czyli jak ja go tak atakuję dwa razy z ogona, to oznacza, że on obrywa. A myślałem, że on w ogóle nie obrywa i dopiero tak za trzecim razem jest ten taki mocniejszy raz, gdzie od razu na hita leci. Okej, czyli niepotrzebnie się denerwowałem. No i mamy jeden bonusowy żetonik na 3, więc będziemy musieli jeszcze dwa znaleźć. Spoko, nie ma problemu. Szkoda, że nie mogę tutaj się właśnie na tym wspiąć. Więc teraz trzeba będzie... Ajajajajajajaj. Będę musiał na nowo się wspinać. Dobra, to wiecie co? Zrobimy sobie cięcie i widzimy się za niedługo wtedy. Taki mam pomysł.
Gecko's got a nowhere connotation. Tego nie planowałem. Dobra, elegancko. Teraz będziemy mogli zobaczyć, co tam dalej skrywa dla nas poziom, a potem najwyżej wrócimy do pilocika, który w zasadzie powinniśmy od razu teraz zdobyć i skończyć poziom, ale jak wiecie, ja mam taką złotą zasadę, że ja od razu robię 100%. Ja się nie będę pitolił w tańcu. I cholera jasna, widzę, że osioł jest tutaj, znaczy osiołek jest bardzo tutaj nam potrzebny. Więc pójdę po niego. Elegancko. To teraz możemy sobie zejść. Dokładnie tak. Osiołek niech sobie tutaj wejdzie. Na spokojnie, gdzie my jesteśmy? Botil. Nie wiem, nawet nie widziałem, jak to się nazywa. Ale w montażu pewnie dam nazwę pełną. No i oberwał śmieć. Tu jest jakiś nagrobek. Aha, myślałem, że tu jakieś zejście w dół jest, bo tak trochę to wyglądało. Ale mogłem się pomylić. W ogóle zastanawiam się, co to są za te imiona i nazwiska. I nie wiem, czemu mam wrażenie, że twórcy zrobili sobie takiego easter egga, że po prostu swoje imiona i nazwiska wprowadzili na te nagrobki. I powiem wam szczerze, że jeżeli będę pewny w 100%, czy ta informacja to jest prawda, co teraz powiedziałem przed chwilą, to wam potwierdzę jakimś tekstem czy coś. Tak myślę, że wypadałoby to nawet potwierdzić jakimś tekstem. I'm sorry, it must have been the beam. 6 na 10, czyli brakuje nam jeszcze 4 łapek i 2 tych bonusowych żetonów. Bo tam jeden pilot to zdobędziemy za 100%, drugi za ukończenie poziomu, więc będziemy mieli 2 na 4. Tutaj możemy się dostać do góry, tylko pytanie jak? No, jakiś sposób znajdziemy. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Go ahead. Make my lunch. Osiołku, poczekaj grzecznie. O, pilot się pojawił. Bardzo fajnie. Nie wiem czemu, ale zawsze miałem wrażenie i w sumie nadal mam wrażenie, że tam coś było schowane, ale no miejmy nadzieję, że tak nie będzie. O, tu tam widziałem chyba żetonowy bonus. Znaczy bonus żetonowy, chuj wie w sumie. Jak to nawet nazwać? O, widzicie? Elegancko, fajnie, że się możemy tutaj dostać. Tylko jednej rzeczy nie przewidziałem, że ja teraz się właśnie w ten sposób trochę... Oj. Ale zwaliłem sprawę koncertowo. Bo teraz ja się prędko nie dostanę. Chyba, że nowego osiołka wezmę. O Boże Święty, dlaczego? No to muszę iść po innego osiołka, moi drodzy, tak więc... Dobra, jesteśmy z powrotem. Dawaj, kogucik. Kogucik. Dobrze. 31.
Albo nawet nie kogucik, tylko kura zwykła. Dobra, to trochę mnie za bardzo zabolało. O, trzeba było się wyleczyć, dokładnie tak. Elegancko. 68. Boxcar Willy is my favorite hobo. Nic nie ma. Czyli jeszcze z tych kur musimy coś wycisnąć. A, tutaj mamy pilot kończący poziom, okej. Time to go postal. 70, 71. Coś tutaj jest? Nie, tutaj nic nie ma już. No dobra, no to wiecie co zrobimy wtedy? Cofniemy się. Cofniemy się tam do miejsca, gdzie mieliśmy pierwotnie kończyć poziom. I tam po prostu pozbieramy resztę tych komarów. Ewentualnie zobaczymy, gdzie jeszcze mogą się schować, bo kurde, mam dziwne przeczucie, że coś żeśmy kurde pominęli, a mam nadzieję, że nie pominęliśmy, ponieważ nie chcę się dodatkowo denerwować. No dobra, moi drodzy, tak więc... No dobra, tak więc teraz możemy ruszyć w tamtą stronę, czyli tam, gdzie kończy się nasza pierwsza misja. Mam nadzieję, że tutaj będzie wystarczająca ilość komarów. Bo trochę będzie słabo, jak nie będzie. To jeszcze ten przygłup jest. No, widzę, że 79 mamy. No, 3 na 3, elegancko. Czyli teraz jeszcze nam brakuje dwóch geksowych łapek i będzie wsio. Gecko's gotta know his limitations. Tu jest całkiem sporo tych komarów, ale nie wiem, nie chcę się nastawiać, bo zacznę się nastawiać i potem będzie problem. No więc mówiłem właśnie, że się jak zacznę nastawiać, to będzie problem. Zbrakuje nam 6. Teraz pytanie, gdzie mogłem zgubić te 6 komarów. Trzeba pomyśleć w sumie. Tu coś u góry jest, widzicie? Trzeba będzie się tu jakoś dostać. Pytanie, jak my to zrobimy? No tam na bank da się jakoś dostać. No nie wierzę w to, że się nie da. Mam inny pomysł, który może wypalić, ale może też i nie wypalić. Pójdziemy na samą górę i spróbujemy z samej góry jakoś tam wycelować, żeby spaść właśnie w te miejsce. Wiecie, na zasadzie, że spadniemy w miejsce, gdzie jest ta łapa i tam te parę komarów, no nie? Może na samej górze coś będzie. Błagam, żeby było. Błagam, żeby coś było na samej górze. Bo nie wierzę w to, że nic nie będzie. Tam nawet trzeba się jakoś dostać, no. W ostateczności wiadomo, że sobie wpiszę w internecie, no ale... Warto zawsze popróbować. Jak tam się można dostać jakoś, nie wiem. O ile można, znaczy no na pewno można, no kurde, nie oszukujmy się. Boxcar Willy is my favorite hobo. O, elegancko.
Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze trzeba, jeszcze wyżej. Czekajcie, czy ja dobrze widziałem? Ty, dobrze, to jest to. Ale to nie zmienia faktu, że nadal nam dwóch komarów brakuje. Nie wiem, gdzie one mogą być. Bo okej, względem totalu to mamy zrobione wszystko. Teoretycznie. Natomiast chyba wiem, gdzie mogą być ostatnie dwa komary, tak mi się przynajmniej wydaje. Jednym z tych komarów to pewnie będzie kura. Albo dwie kury. I to będą tam na samej górze. Więc nie pozostaje nam nic innego jak dojechanie tych kur. O, patrz na to. Widzieliście, jeden komar tutaj był. Pewnie tutaj zaraz będzie drugi, co nie? Serio? Serio? Tutaj był ostatni komar. Dobra, kończymy sobie tutaj poziom. Ja pierdzielę, ile ja czasu straciłem szukając tego kurde ostatniego komara. Masakra w ogóle. No ale dobra, niech będzie. Hey there, you're looking mighty tired after a long day on the prairie. Are you one of them urban cowboys? Shucks no, darling. I was thinking of heading into town, getting my tongue scraped. Hey, quick draw. I have another idea. Why don't you get back to rescuing me? Rescue, smash you. This lizard wants action! No dobra, moi drodzy, tak więc dwa ostatnie piloty będziecie wiedzieli, jak mniej więcej można by powiedzieć zdobyć, bo już byliśmy w tych dwóch miejscach, tak więc teraz wystarczy po prostu dostać się dwa razy na sam koniec poziomu. Zobaczymy tylko po prostu te cutscenki. I'm going to find Billy Crystal's smile. A Gex nie będzie miał zbytnio nic mądrego do powiedzenia. I lecimy z Koksem. Tak więc widzimy się na samym końcu, na samej górze w zasadzie tego poziomu. Tak więc ZW. No. I właśnie o to chodziło. Dokładnie tak. Mamy sobie ładnie poziomik zrobiony. A raczej misyjkę. I teraz będzie można zrobić ostatnią misję, która również wiecie, jak zdobyć ten ostatni pilot, dlatego że no tam już byliśmy. A mianowicie trzeba będzie za pomocą tych wagoników się dostać na drugą stronę. Dokładnie tak, Gex. Zobaczmy, jak będzie wyglądała ostatnia cutscenka. Aha, czyli tylko dostań się na szczyt. Okej, nic nadzwyczajnego. Tak więc widzimy się za niedługo. No to lecimy z Koksem, moi drodzy. To już jest właśnie ta sekcja. W sumie pokażę wam od początku, żeby nie było. Żeby nie było, że kurde, ja tutaj pomijam coś naprawdę bardzo ważnego. Tak więc raz jeszcze zobaczcie po raz ostatni drogę do ostatniego pilota z tego poziomu, który czeka na nas właśnie tam u góry, jak zresztą widzicie. I to będzie tyle. Dokładnie tak.
To, co mogliśmy zrobić, zdobyliśmy. Mamy wszystkie cztery piloty zebrane. Też się cieszę z tego powodu, moi drodzy. Też się cieszę, skaczę z radości. Czy kij wie w sumie nawet. Poprawię sobie tak delikatnie mikrofon. I teraz zapiszmy sobie to na bank. Trzeba będzie sobie zapisać i zaktualizować save. I zobaczmy, jak wygląda nasz total. Od początku lecimy. Tu mamy 100%, 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 tutaj nie mamy. No, więc żeby nie było, jeszcze nie będziemy robili sobie 100% tego hubu, ponieważ teraz przyszedł czas na walkę z bossem, który na nas będzie tutaj czekał. I po walce z bossem zrobimy sobie 100%, jeżeli chodzi o czyszczenie całego świata. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy... Czy będzie to jeden z lepszych pomysłów? O, nie mogę powiedzieć, że najlepszy z najlepszych, ale na pewno jeden z lepszych pomysłów.